Cześć, witam Cię piłkarzu bardzo serdecznie po tej krótkiej przerwie. Dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o pewnym bardzo ważnym zawodzie dla piłkarzy. Niewiele ludzi o nim wie i jeszcze mniej ludzi wie tak naprawdę o funkcjonowaniu tego zawodu. Chodzi tutaj mianowicie o agentów piłkarskich. Więc jeżeli chcesz zostać zawodowym piłkarzem, to zapraszam Cię do zostania naprawdę do końca tego odcinka, ponieważ dowiesz się dużo ciekawych rzeczy. Zapraszam Cię do oglądania. Ten film został nagrany na podstawie mojego doświadczenia i na podstawie mojej pracy z moim agentem. Więc opowiem Ci, jak to się ma. Oczywiście pragnę zaznaczyć, że jest to na podstawie pracy agenta we Francji, co może się lekko różnić właśnie z tą pracą w Polsce. Zacznijmy od tego, że głównym zadaniem piłkarzy jest skupienie się na ich zawodzie. Tak, każdy piłkarz ma tak naprawdę jedno główne zadanie do wykonania, to granie w piłkę na wysokim poziomie. I w tym pomaga nam grupa specjalistów. Otóż musisz wiedzieć, że każdy klub ma swoich trenerów przygotowania motorycznego, dietetyków, psychologów, adwokatów i agentów. Otóż są pewne sprawy, którymi nie możesz zajmować się sam na własną rękę, ponieważ nie zawsze masz wystarczającą ilość wiedzy lub po prostu nie masz odpowiednich kwalifikacji. I to jest normalne. Dajmy na to, że chcesz przygotować się motorycznie do sezonu, to potrzeba Ci albo trenera, albo planu treningowego. Ja mam tą szansę, że wyszkoliłem się właśnie w tej domenie przygotowania, więc mogę sobie pisać plan, kiedy chcę, tak. Ale gdybym nie miał tych kwalifikacji, no to zapewne musiałbym się zwrócić do jakiegoś trenera, aby napisał mi plan treningowy. Przy okazji pozdrawiam wszystkich, którzy korzystają z moich planów treningowych. Teraz gwóźdź tego odcinka. Jeżeli chcesz dostać się do tych wyższych lig, zagranicznych lub polskich, jak na przykład Ekstraklasa lub Pierwsza Liga, to masz dwa wyjścia. Albo nazywasz się Kylian Mbappé, Neymar, Ronaldo lub Messi i jesteś naprawdę ogromnym talentem i bardzo o tobie głośno w twoim mieście. Lub masz łącznik. I takim łącznikiem jest właśnie agent. Pracą główną agenta jest znajdywanie Ci testów, wysyłanie Cię do tych lepszych klubów. Otóż jeżeli podpisujesz kontrakt z agentem, no to on będzie dbał o Twoje sprawy prawne, o kontrakty z klubami i w ogóle wszystkie inne rzeczy. I będzie także dbał o Twój wizerunek medialny, na przykład na social mediach, ale także w gazetach, w telewizji. Będzie uczyć Cię rozmawiać na przykład z reporterami i dawanie na przykład wywiadów na konferencjach. Agenci będą także mobilizować swoje kontakty, całą sieć kontaktów, którą zbudowali sobie, aby Ci pomóc. Ale uwaga, nie robią tego za darmo. Mój agent powiedział mi: Joachim, słuchaj, ja będę zajmował się Twoimi sprawami, będę pracować dla Ciebie, ale Ty w zamian musisz dużo trenować i musisz dawać siebie wszystko na boisku. I uważam, że to jest jedna z najlepszych po prostu opcji współpracy. Otóż przejdziemy jeszcze potem do zarobków właśnie tego agenta, ale podstawą właśnie relacji, Twojej relacji z agentem powinna być taka dwustronna jakby mobilizacja sił. Otóż Twój agent będzie pracować dla Ciebie, a Ty będziesz pracować jakby, żeby zadowolić siebie i jednocześnie agenta. Ponieważ fakt, możesz mieć naprawdę bardzo dobrego agenta, który ma kontakty w całej Polsce z najlepszymi klubami. Ale jeżeli Ty nie będziesz na wystarczającym poziomie, no to po prostu będziesz jakby ryzykować reputację Twojego agenta. O co mi chodzi? Otóż jeżeli nie jesteś na poziomie, a Twój agent wyśle Cię do Ekstraklasy na testy i tam po prostu zawalisz sprawę, no to jego reputacja będzie się pogarszać. Bo kluby sobie pomyślą, aha, on koleżeńsko wysyła nam zawodników, którzy się nie nadają. Jeżeli chodzi o pracę z agentem, no to nie pracuje się z nim od tak. Otóż jak na przykład w klubie podpisujesz kontrakt, no to z agentem także podpisujesz kontrakt. W moim przypadku jest to kontrakt na 4 lata. W nim powinno być zawarte wszystko. Od wynagrodzenia do warunków, na jakich pracujecie. Powinny być także zawarte kwestie prawne. I tutaj ważna uwaga, taki kontrakt powinien być też podpisany przez adwokata. Dlaczego? Otóż jeżeli adwokat podpisze taki kontrakt, to on jakby oświadcza, że wszystko jest zgodne z prawem. W innym wypadku adwokat ryzykuje po prostu swoją posadę,
swój po prostu swoje kwalifikacje, tak? Więc może stracić swój zawód, jeżeli na przykład podpisze jakiś fałszywy kontrakt. Jak ci już mówiłem, w moim przypadku było to 4 lata i w tym kontrakcie są zawarte wszystkie obowiązki agenta wobec mnie, czyli szukanie na przykład testów, reprezentowanie mnie po prostu przed klubami i także na jakich warunkach on mi musi szukać po prostu klubu, czyli na jakiej pozycji gram, ile chcę zarabiać i na jakim poziomie grać. Przejdziemy teraz do tej kwestii zarobkowej. Otóż są czasami nieuczciwi agenci, którzy będą wymagać od ciebie już na początku jakiejś pewnej sumy pieniędzy. Otóż nie, tak nie powinno kompletnie być. Do lat 18 twój agent nie powinien brać od ciebie żadnych pieniędzy. To jest pierwszy punkt, tak jest przynajmniej we Francji. I po drugie, wynagrodzenie agenta powinno zależeć od twojego zarobku. Czyli na przykład, jeżeli ty zarobisz 10 tysięcy złotych na miesiąc, to twój agent, co powinno być także zawarte w kontrakcie, może zabrać z tego 5%, czyli daje to jakieś 500 zł. Dzięki takiemu trybowi funkcjonowania twój agent będzie jakby bardziej zmotywowany do szukania ci nowych testów, abyś ty dostawał jakiekolwiek zarobki, a także chroni to ciebie jakby właśnie przed tymi nieuczciwymi agentami. Tutaj jeszcze raz przypominam, aby każdy kontrakt został sprawdzony przez adwokata i przez niego podpisany. Więc jak się teraz pewnie domyślasz, w wieku 14 lub 15 lat nie ma większego sensu, aby korzystać z usług agenta. Dlaczego? Po prostu nic nie zarabiasz w tym wieku. Agenci przychodzą do ciebie, kiedy ty jesteś już koło tego poziomu seniorskiego, kiedy jesteś w seniorach i kiedy już coś zarabiasz. Tylko i wyłącznie wtedy oni mogą mieć z ciebie zyski. Więc kiedy masz 14 i 15 lat, no to musisz robić większe rzeczy na własną rękę, ale tak naprawdę nie ma nic takiego trudnego, nie ma żadnych spraw z kontraktami, z klubami. Agenci przychodzą do ciebie w wieku 17, 19 lat i wzwyż. Kiedy ty już jesteś w tym wieku seniorskim, kiedy możesz grać w tą zawodową piłkę i coś zarabiać. Ale uwaga, jeżeli chcesz mieć agenta i jeżeli chcesz, aby po prostu ten agent się tobą interesował i motywował się do pracy, no to musisz być bardzo, ale to naprawdę bardzo dobry. Ponieważ jeżeli ty będziesz grał w czwartej lidze, to zarobisz może 500 zł, 1000 zł na miesiąc i ten agent tak naprawdę nie będzie miał z ciebie żadnego pożytku, żadnej korzyści, więc jeżeli chcesz mieć agenta, to masz dwa wyjścia. Musisz być bardzo dobry, tak? I agent wtedy przychodzi sam do ciebie, dzwoni do ciebie lub pisze do ciebie maila. Lub możesz także szukać agenta na własną rękę. Tutaj pragnę po raz kolejny przypomnieć, albo jesteś naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem, albo nie ma sensu brać agenta, ponieważ to już jest całkiem co innego. Posiadanie agenta już jakby zobowiązuje cię do wybrania zawodu piłkarza, tak? Wtedy już zaczyna się całkiem inny świat, kiedy ty podpisujesz kontrakt z agentem i jesteś już w tym świecie profesjonalnej piłki nożnej. I stąd już nie ma odwrotu, ponieważ na przykład jeżeli podpisujesz kontrakt na 4-5 lat, no to jesteś już trochę jakby zobowiązany, masz pewne obowiązki. I co jest jeszcze bardzo ważne? Otóż chodzi o posiadanie właśnie tej zdrowej relacji. Czyli że agent pracuje dla ciebie, wysila się dla ciebie, a ty wysilasz się dla siebie samego. I także twój agent będzie czerpać z tego korzyści, ponieważ ty będziesz podpisywać kontrakty. Więc jeżeli podpisujesz ten kontrakt z agentem, no to musisz naprawdę dawać siebie wszystko na treningach, aby nie zawieść samego siebie, tak? Ponieważ ty pragniesz zostać zawodowym piłkarzem, a twój agent, no, chce mieć z ciebie jakieś korzyści, tak? Nie okłamujmy się. Agenci są po to, aby pomagać tobie, ale także dostawać z ciebie jakiś zysk. Więc reasumując ten odcinek, agent jest specjalistą od twoich spraw zawodowych, kontraktów, wizerunku. Bardzo trudno jest zostać zawodowym piłkarzem bez agenta na takim naprawdę wysokim poziomie. Jeżeli chcesz mieć agenta, no to musisz być naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrym zawodnikiem, ponieważ w innym wypadku ryzykujesz tą reputację twojego agenta. Warto tutaj wspomnieć o tym, że agent powinien być opłacany według twojego wynagrodzenia. Czyli na przykład bierze 5 lub 8% z tego, co ty zarabiasz miesięcznie. I także współpracę z agentem warto zaczynać jedynie od 17 lat, ponieważ wtedy wchodzisz w ten wiek seniorski, możesz już grać w tych
drużynach profesjonalnych i w ogóle dostajesz jakiekolwiek zarobki. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodobał. Jeżeli tak jest, to zostaw łapkę w górę i zostaw komentarz. A także, jeżeli chcesz nauczyć się odżywiać jak zawodowy piłkarz, to zapraszam Cię do pobrania mini poradnika, do którego link znajdziesz w opisie tego filmika. I dodatkowo dostaniesz kilka maili z moimi poradami, trochę o mnie, o mojej historii. Dostaniesz parę zdjęć, no i trochę Ci opowiem o sobie, ale także dam Ci dużo naprawdę porad dotyczących nawadniania, treningów, odżywiania się. Dobra. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie, piłkarzu, i widzimy się w następnym odcinku. Determinacja, motywacja, ciężka praca, idziemy do przodu razem.